Widzisz? Rozłącza się od razu. Dobrze. Dobra, mamy tutaj next day. I jak widzicie, pogoda no nie jest zła. Update dla wszystkich odnośnie interesujących się pogodą w Anglii. Ale podobno od jutra ma padać znowu cały tydzień, także nie jest źle. Mamy tą belkę, ona wyschła, widzicie, cement nam wyschł, więc zaraz Karol się zabiera za kucie. Wynieśliśmy co się dało z pokoju. Wczoraj jeszcze odkryliśmy tu podłogę, aby sprawdzić co tak naprawdę się dzieje z hydrauliką. Kurde, to przeziębienie to mnie nie opuści. Tu mamy akurat fajnie, bo idą rurki do grzejnika, który będzie przeniesiony tu, więc nie muszę za dużo kombinować. Tam w korytarzu okazało się, że też mamy wodę i rurkę gazową, więc też będzie super, będzie można to szybko dzisiaj rozprowadzić. Także po wykuciu tego komina zajmuję się od razu w międzyczasie hydrauliką i lecimy z tym. Także pozdro, trzymajcie się. Także zobaczcie, mamy już skipa pierwszego, ciężarówka mi odjeżdża. To jest skip 8 yardów, powinien nam w sumie wystarczyć na cały projekt. Za chwilę powynosimy te śmieci, które wzięliście z komina i całe te śmieci, które mamy na ogrodzie, więc automatycznie zrobi się nam trochę czyściej i tyle. Pogoda nam dopisuje dzisiaj, chociaż dzisiaj, mówię, od jutra będzie na pewno padało, ale spoko, damy radę. Jakby co, to zebra jest najlepsza. Cześć. Dobra, jedziemy z tym kominem. Dzisiaj to za dużo pracy, jak widzicie, nie ma zrobionej. Oprócz tego, że wynieśliśmy śmieci. Karol tynkuje. Się na tym zna najlepiej. Betoniera się kręci jeszcze z resztą towaru, ale już pewnie nie poleci tam do tego komina, więc na pierwszy rzut będzie zrobione. Tu czekamy, może ktoś by chciał to okienko za darmo od nas. Wrzuciłem ogłoszenie na Facebooka, ale no, ludzie nie są zainteresowani nawet za darmo, a okno jest praktycznie nowe. One tu ma co 4 czy 5 miesięcy w sumie. Wytrzymało, chociaż na kilku śrubach, ale wytrzymało. Szkoda wyrzucać. Fajnie było, jakby ktoś się zaoferował i wziął sobie. Może akurat pasuje do tego projektu, co ktoś robi, więc jest to okno za darmo. Tylko w własnym zakresie ktoś musiałby po prostu zorganizować sobie transport. Tynkujemy tu wcześniej, mówię, komin był do końca opróżniony. Te belki były wstawione wczoraj. Zaprawa idzie cementowo-piaskowa na pierwszy rzut. Tu gdzieś tam lekka podmurówka. Karol to wyrówna, będzie już gotowe. A jutro zajmiemy się tą ścianą tutaj. Przygotujemy sobie już tak naprawdę lewą i prawą stronę. Podmurujemy około 60 cm z każdej strony. Jutro mamy czwartek, więc uda, może nam się mu tak by wypadało. I może nawet to wyjdzie. Uda, wstawilibyśmy te okno tutaj w piątek. Zobaczymy i tyle, no taki krótki update z tego co robimy. Dzień trochę taki skomplikowany, pomieszany, bo raz, że trzeba było dokończyć rozbiórkę tego komina, dwa, oczyściliśmy trochę z tych śmieci ten ogródek, bo już brakowało nam miejsca, nasze śmieci, klienta śmieci, więc poszło wszystko do skipa. Skipa widzieliście, przyjechała zebra, jedna z lepszych firm tak naprawdę tutaj lokalnych, ceny też mi pasują, więc korzystamy z nich od czasu do czasu, jak robimy większy projekt i potrzebujemy skipa. Także tyle od nas. No i tyle. Pozdro.